i polewają pod samym płotem. Pod samym krawężnikiem. Jest to też informacja, że poleją to. Ktoś będzie jechał z pierwszego pola, to musi je trzymać jednak kołem kredy, żeby nie wpaść w ten mokry. Pierwsze 3-4 kółka to się nie da jechać do później. Nie, tor jest dobry do walki. Nasi zawodnicy są ofensywnie usposobieni. Pani sobie tutaj świetnie dawać radę. Zobaczymy, jak to będzie. I jutro trening o godzinie? Czy 15. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo, czy nie storpeduje go deszcz. Jak znam życie, to tutaj wszystko zrobię, żebyśmy nie trenowali. Odważna to jest, odważna deklaracja, podejrzenie w czerwonym. Ja już to widziałem, także... W żółtym kasku Fredrik Lindgren na polu pierwszym, dalej Chris Holder w czerwonym, jeszcze dalej Grigori Łaguta w niebieskim i Bjarne Pedersen, Duńczyk pod płotem w kasku koloru białego. Holder, znowu źle, Lindgren wygrywa ten start, próbuje Holder, no właśnie, zabierze kogoś. Nie, na szczęście pojechał w sposób na tyle dziwny, taka była to paralityczna jazda w pierwszym wirażu, ale całe szczęście, że nie zabrał ze sobą nikogo na dmuchaną bandę na prowadzeniu. Lindgren, również dobra forma Szweda, goni go w tej chwili Bjarne Pedersen, trzeci jedzie Grigori Łaguta po tych przygodach Holdera na wyjściu z pierwszego wirażu. Holder jakiś chyba rozluźniony już w tej chwili, zgodzisz się, Marek? Pewnie byłem w pierwszym roku. No, on nie uderzył w koło Lindgrena. To wytrąciło go z równowagi. Szybki, naprawdę szybki Fredrik Lindgren nie pozostawił w tym wyścigu złudzeń najmniejszych Bjarne Pedersenowi. Tak, w takiej kolejności wjeżdżają na metę. Spora przewaga, bezpieczna. 3 punkty Fredrik Lindgren, 2 Bjarne Pedersen, 1 oczko. Trzecie już dzisiejszego wieczora dorzuca do dorobku ekipy rosyjskiej Grigori Łaguta. No i jak mówiliśmy, rozluźniony już w tej fazie zawodów Chris Holder przywozi drugie 0, a tak naprawdę to jest trzecie 0, no bo w poprzednim wyścigu pamiętamy, że były 2. Jest remis. Jest remis i to jest ciekawa informacja przed ostatnią serią startów. Po 40 punktów mają Szwedzi i Duńczycy. Duńczycy mieli tą serię troszkę słabszą niż poprzednią, bo poprzedni zrobili aż 13 punktów. No właśnie. I to ich postawiło na nogi. Rozmawialiśmy o tym, Marek, wcześniej ze Zbyszkiem Tokarskim. Powiedz ty mi, jaki kolor kasku chciałbyś najbardziej wylosować? Niebieski. Niebieski jest najlepszy na finał, tak? Nie, nam zawsze sęk się przynosi. Aha, ale już tak... To no, oczywiście... Tak. Nie, dobry jest, bo w pierwszej piątce startów 2 razy pierwsze pole. Aha. Raz drugie i 2 razy czwarte. A przeważnie właśnie te pola są dobre. Czwarte i pierwsze. Na początku zawodu, później to już różnie było. Również bardzo równo jedzie, podobnie jak Kenneth Bier, Bjarne Pedersen dzisiaj. Zobacz, jaka jego wyrównana forma. 4 dwójeczki. No dobrze, że jadą. No co, mają nie jechać u siebie? No przecież... Nie, no muszą jechać. Narada w ekipie szwedzkiej. Za chwilę będą wywiady. Marku, serdecznie ci dziękuję za twoją wizytę na naszym stanowisku. Były to bardzo cenne, myślę, dla kibiców uwagi, spostrzeżenia. Wracaj do naszej drużyny. Obserwujcie, notujcie, analizujcie. Będziemy się widzieli jutro na treningu. Dziękuję pięknie. Państwa gościom.